teraz a do tego czasu studiuję po raz drugi szczycie pojawia się temat tutaj. Myślę, że wypada. To jest wypowiedź wolnej wniosku. Czy być może będzie to jako projekt uchwały? Nie. Dobra, przepraszam, nie udzieliłem panu głosu, więc chciałbym skończyć. Wolnik wniosku. Przepraszam. Wolnik wniosku. Wrócimy do wypowiedzi. Chciałbym, żeby tutaj pani Karolina Pasuńskiej-Majkowska, przepraszam, przedstawiła. I o tym coś tam kiedyś, które państwo zostawiła, a później wrócimy do dyskusji. Jako pierwsza pani Karolina. Więc tak, wysłałam państwu ankietę dotyczącą bezpieczeństwa, jest prośbą o uzupełnienia. Chodzi o wskazanie miejsc bezpiecznych w waszych okręgach wyborczych. Mogą być też inne miejsca dzielnice, natomiast chodzi o wskazanie takich miejsc. Szczególnie ważna jest dokładna lokalizacja, czyli nie ulica Strzelców, tylko w którym miejscu dzieci gdzieś tam gromadzą, albo co sobie tam robią. Po co to robimy? Ponieważ chcemy stworzyć dla policji, dla straży miejskiej coś takiego jak mapa miejsc niebezpiecznych dzielnicy. Oni mają takie dość dokładne dane, natomiast to nawet fajnie to mają zorganizowane. Jeżeli ktoś mnie słucha i się dowie, że co tydzień aktualizują taką mapę i tak dalej. Niemniej jednak na to nie wiedzą wszystkich rzeczy, o których wy wiecie. I też o taką ankietę, jest też prośba i będzie o tym artykuł wylecenie, żeby mieszkańcy też uzupełniali, więc mieszkańcy też będą tutaj dopisywać. Zbierzemy te wszystkie miejsca i przekażemy do Straży Miejskiej, Policji. I być może też będziemy mogli, czy być może na pewno szybki, które przygotujemy na patrole albo przekażemy w przyszłości, będą kierowane konkretnie do tych miejsc, więc tym bardziej zwiększy to skutecznie do tych miejsc i w tych godzinach, które tu wpiszecie. Na miejscu, na tym miejscu. Na te miejsca, w te miejsca i o tych godzinach. Amen. Amen. Dziękuję. Dobra, teraz wrócę do swojej wypowiedzi. Chciałbym, tak. Pierwsze, czy są jakieś uchwały do uwagi? Przepraszam, czy są jakieś uchwały do protokołu, protokołu z ostatniej sesji? Dobrze, nie widzę, nie ma, więc protokół został przyjęty. Teraz państwo drodzy, zanim otworzę dyskusję, mam jeszcze kilka takich rzeczy do państwa. Jedno, 17 grudnia mamy spotkanie wigilijne. Tak jak państwu przedstawialiśmy, pieniądze nie są też tylko i wyłącznie zbierane, bo my chcemy sobie tam zjeść, tylko zaprosiliśmy gości, są szkoły, przedszkola, są dyrektorzy tych placówek, zapraszamy, czyli naczelnicy, kierownicy, czy policji, czy straży miejskiej, czy różnych instytucji, które z nami współpracują, którzy z nami współpracują, są zaproszeni, no wybaczcie państwo, to jest wspólna taka impreza, więc też musimy w jakiś sposób ugościć godziwie, powiedzmy, tych państwa. 17, tak jak mówię, na Sudolskiej, godzina to jest 18, jeszcze państwu maila w tej sprawie przyślę. Godzina 18. Tak, to jest jedna rzecz co do tej imprezy. Druga rzecz, chciałbym, prosiłbym tu państwa, abyście państwo zabrali na tę imprezę siebie oczywiście dobrze ubranych, ale dodatkowo jakiś napój, może to być wino. Tak, może być bezalkoholowy. Więc tu państwu wyjaśniłem dotyczącą tej sprawy. Drugą rzecz, która była poruszana w wielu sytuacjach. Pani Karolino, właśnie chciałem to do pani mówić, bo pani największe uwagi tutaj miała do i spostrzeżenia do, co do terminu sesji. Więc idąc na kiedy pani może? Pani Karolinie. Więc proponowałbym tutaj dla państwa najbliższą sesję w styczniu, to jest tak, 14 lutego, 21 są środki. I teraz chciałbym od państwa usłyszeć informację, no teraz generalnie, czy komuś nie pasuje termin 14. A co z harmonogramem? Każda następna sesja od lutego począwszy będzie w trzeci wtorek. Będzie w trzeci wtorek miesiąca.
No przesunięcie z tym świętami, no to przesuniemy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w czerwcu zrobimy sesję, nie w czerwcu, tylko w drugi wtorek, bo potem w lipcu mamy na początku lipca. Wyślę to Państwu na maila, też informacje, tylko od razu, żebyście Państwo wiedzieli. Teraz pytam się, co z tym z tą datą 14 stycznia. Czy są jakieś uwagi? Ale nie, ja już do Państwa pisam, jeżeli Państwo mi teraz nie zgłaszacie uwagi, ten termin będzie już zablokowany, bo nie będę się potem z Państwa z rady bliżej czy naszej nie. Nie można powiedzieć, przepraszam bardzo panie przewodniczący. Proszę. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, co mnie czeka 14 i czy ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć, co mnie czeka 14, ale musimy jakiś harmonogram prac Rady Dzielnic Trzeciej sobie tutaj ustalić. Więc taki pański proponuje. Taki wtorek miesiąca. Rozumiem, tylko tak, jeżeli na przykład Państwo nie macie. Jeżeli Państwo nie macie gdzieś jakichś takich pilnych spraw w kalendarzu czy w notesie, o których Państwo pamiętacie, czyli w kajecie, czyli wychodzimy z założenia, że po prostu nie ma jakichś takich pilnych rzeczy, więc ten termin po prostu byśmy sobie my zablokowali jako dzielnica, jako nasze posiedzenia tej Rady Dzielnicy. Jeżeli byłoby coś takiego pilnego, ważnego, myślę, że Pani Radna by to miała na uwadze i pamiętałaby do tego 14 stycznia raczej. Ten termin nie za bardzo Pani pasuje. Wydaje mi się, że nie ma tego, proponuję taki termin. Dobrze, to jest dotyczące sesji. Teraz Państwo otwieram dyskusję. Pan Radny Dominik Jaśkowiec, Pan Radny Łukasz Mamku, Pan Radny Paweł. Proszę bardzo, Pan Radny Jacek, to jest pewna sprawa. Ja bym prosił zaproszenie na Wigilię naszą pana dyrektora Tarkowskiego Łukasza z zespół szkół 11, tak? Z ulicy Wilka Biedźmiejskiego. To już kończę, to się prowadzi w drugiej dzielnicy, ale z odpowiedzi na interpelację, którą uzyskałem, wynika, że większość młodzieży, która uczęszcza tej szkoły, to są mieszkańcy naszej zastępczej dzielnicy, w związku z tym dobrze by było zaprosić też pana dyrektora, zwłaszcza, że szkoła tacy młodzi mieszkańcy z terenu i Olszy, zdecydowano, bo zaprosić pana dyrektora. Ta szkoła jest zaraz za granicą przy Białorusi, więc niedaleko. Zwłaszcza, że będzie szkoła partnerska klubu sportowego w Różniczankach, więc też z tej okazji będziemy mieli. Popieram, zwłaszcza, że szkoła to wygląda. Dyrekcja i szkoła rzeczywiście zaczęła funkcjonować naprawdę dobrze. Proszę bardzo. Następny pan radny, pan Łukasz. Tak, no jest to taka najdłuższa sesja w tym roku, 19.09. Myślę, że moglibyśmy się zobaczyć teraz. Czyli warto było. Nie warto w końcu się pochodzić na projekt naciskiem zimowym, bo to jest temat, który się już od 3 miesięcy pojawia podczas wielu dyskusji. Możemy jeszcze zgłosić formie uchwały w sobie winnym taki projekt. Czy chcemy, żeby mieszkańcy Krakowa, ja osobiście na żeby już nie tej inicjatywy. Zdanie, że zostawiamy to do decyzji Rady Miasta i Organów Myślnych, też to się powiedzieć. Państwo radni, dajcie. Myślę, że chyba raczej była chęć temu wszystkami, tak? Na komisję społeczną. Będzie zgłaszanie do projektu. Komisja społeczna. Proszę bardzo, pan radny Paweł Wójcik. A trzeba tam zaproszenie. Swoje imienia obecności kolegi Mariusza Grosza. Chciałem zaprosić Państwa na drugą odsłonę festiwalu geologicznego, która będzie się w najbliższą sobotę o godzinie 11 w szkole podstawowej 114 na Wieczystej. Jeszcze odnośnie grudniowego Uniwersytetu, w przyszłym tygodniu powinien dotrzeć do nas. Rozumiem, pierwsze. Dziękuję. Piotr Moskała. Mariusza Grosza, ponieważ w sobotę było rozdanie danych w konkursie na filmie odnośnie Krakowa. Bardzo chciałbym bardzo podziękować i chcę też podziękować dzisiaj pani Bogosie, Krakowi, Wójcie, Krakowi, 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 Krakowi,
argumenty o tym propagującej się ciągle zapadlisku na chodniku w dolnej części 10 metrów od końca ulicy Ugorek od strony ulicy Meissnera. No więc to naprawdę w tej chwili wiszą tam w powietrzu zamarznięte te płytki, te kości. Panie Jaskucie, panie Jaskucie, to może jest taka możliwość, bo panie generalnie, udali się wskazane